Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego czwartego modułu kursu Podstawy sporządzania potraw i napojów. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Utrwalanie metodami chemicznymi polega na dodaniu do przetworów w małych dawkach związków chemicznych, które hamują rozwój lub niszczą drobnoustroje, ale nie wpływają ujemnie na smak i zapach gotowego wyrobu oraz są nieszkodliwe dla zdrowia konsumenta. Do chemicznego utrwalania żywności mogą być stosowane substancje zapobiegające zmianom mikrobiologicznym. Są to substancje konserwujące i przeciwutleniacze. Konserwanty, środki konserwujące, to związki chemiczne lub mieszanina związków chemicznych, które powodują przedłużenie przydatności do spożycia lub trwałości produktów spożywczych i przemysłowych. Konserwanty mogą blokować układ enzymatyczny drobnoustrojów, niszczyć półprzepuszczalny charakter błon komórkowych lub też niszczyć materiał genetyczny drobnoustrojów. W Polsce zezwala się na stosowanie następujących konserwantów. Roztwór wodny lub gazowy dwutlenku siarki, który jest stosowany do utrwalania półprzetworów owocowych, wsady owocowe, przeciery. Coraz powszechniej wycofywany z użycia, zastępowany innymi środkami lub innymi metodami, pasteryzacja, zamrażanie. Dwutlenek siarki wstrzymuje rozwój bakterii, drożdży i pleśni. Kwas benzoesowy, wsady owocowe, napoje, sosy, półprodukty owocowo-warzywne i tym podobne, który jest słabo rozpuszczalny w wodzie i w związku z tym częściej używa się dobrze rozpuszczalną w wodzie sól sodową, benzoesan sodu. Kwas mrówkowy, wędzone ryby, który jest coraz rzadziej stosowany, hamuje rozwój drożdży i pleśni. Kwas sorbowy i jego sole, sery, margaryny, które działają hamująco na rozwój drożdży i pleśni. Azotan sodu, azotan potasu, na przykład do mięsa. Kwas sorbinowy i sorbiniany, kwas propionowy i propionan sodu, na przykład do chleba. Przeciwutleniacze to grupa związków chemicznych, które same występując w małych stężeniach, w porównaniu z substancją podlegającą utlenianiu, wstrzymują lub opóźniają proces utleniania tej substancji. Przykładowe stosowane w technologii żywności oraz gastronomii przeciwutleniacze to kwas askorbinowy, mleko w proszku, kwas izoaskorbinowy, stosowany przy peklowaniu mięs. Żywność można utrwalać także za pomocą kwasów organicznych. Czynnikiem konserwującym może być np. kwas octowy lub winny dodany do przetworów, często z domieszką kwasu mlekowego. Marynaty dodatkowo utrwala się za pomocą pasteryzacji. Utrwalanie żywności można prowadzić także z zastosowaniem kwasów nieorganicznych, jednak w bardzo ograniczonym zakresie. Sprowadza się ono w praktyce do zakwaszania, a tym samym i utrwalania różnych napojów przez dodanie do nich kwasu fosforowego lub dwutlenku węgla, między innymi napoje typu cola. W technologii żywności do chemicznych metod utrwalania żywności zalicza się również peklowanie i wędzenie. Peklowanie polega na poddaniu mięsa działaniu mieszanki peklującej, w skład której wchodzą sól, saletra, nitryt, cukier, kwas askorbinowy oraz inne składniki. Wędzenie jest to specyficzny rodzaj utrwalania mięsa, w którym produkt poddaje się działaniu ciepła i związków chemicznych zawartych w tzw. dymie wędzarniczym otrzymanym podczas spalania drewna wyłącznie z drzew liściastych. Obecnie coraz powszechniej stosuje się w tym celu gotowe preparaty dymu wędzarniczego. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.